Siema, z tej strony Kamil. Dzisiaj, jak widzicie, znowu World of Tanks. Powtórka z gry T-52. Grałem z Manemem. Manem tam widzicie z tyłu. Czołg T-50. Też bardzo dobry, bardzo zwrotny czołg radziecki. Oba radzieckie, lekkie. Tylko T-50 to jest czwarty tier, a T-52 to piąty. Manem tam za mną jedzie. Tuż za mną będziemy jechać w te same miejsca, będziemy się trzymać razem. Zresztą, no tak zawsze należy robić. Niezależnie od tego, czy czołgi lekkie są, czy średnie, lekkie i średnie, wszystko jedno. Czy są w plutonie, czy nie, powinny się trzymać razem. No ale jak pluton, to tym bardziej razem powinny jeździć. Postanowiliśmy wyjechać w okolice J2. Tam delikatnie poskautować, nie za ostro, tak żeby przeżyć dłużej niż 2 minuty podczas meczu. Trochę poskautować pasywnie na początku, ewentualnie tam zakręcić trochę, jak już się pokażą mi więcej zarysy, gdzie udali się nasi przeciwnicy. Tutaj się schowałem za krzaczkiem, żeby mnie nie wykryli i tak delikatnie patrzyłem, może ktoś by akurat wyjechał. Jak widzicie, tutaj czysto. Więc podjechałem troszkę bliżej. Tam już się podświetlił jakiś stuk, jakiś KW. V-ka też, do której właśnie próbuję strzelać. W bok wieży, niestety, rykoszet. Tutaj V-ka znika, jeszcze jeden strzał. Może akurat. No i tutaj postanowiliśmy podjechać do przodu, tutaj się pokręcić trochę, dlatego że po prostu uznaliśmy, że sobie poradzimy. Tutaj jeszcze jakieś inne czołgi podjechały, trochę może zajmą część tych, bo tutaj jak widzicie, no jest ich troszkę więcej niż nas, my z Manem jest nas dwóch. Tutaj jest ich raz, dwa, trzy, czterech albo pięciu. Nie pamiętam, chyba czterech, no ale w każdym razie. Tu do tego stuga próbowałem strzelać. Niestety się to nie udało. Tu popełniam bardzo poważny błąd. Skutkuje to utratą połowy HP. Tu bo właśnie straciłem gąski i tutaj dostałem dwa strzały od Hellcata. Na szczęście Manem bardzo ładnie mi tutaj pomógł z tym Hellcatem. Zajął go, nawet lekko staranował. Bardzo takie mądre i przede wszystkim przyjacielskie zachowanie z jego strony. Tutaj Manem już dobija tego Hellcata. A wbija nam tutaj jeszcze A20, Manem tam za skałką go będzie objeżdżał, bo tu A20 właśnie do niego celuje, do mnie nie. Także ja go tu objeżdżam, biję mu w tył, w bok. Zresztą to bez znaczenia, i tak go wszędzie przebiję. Tu nawet jeszcze jakiś pożar był malutki w tej A20. Wykończyłem ją bez problemu. Tam jak widzicie Jackson. To już nie będzie taki łatwy orzech do zgryzienia. Chociaż Jackson jest nieco wolniejszy od Hellcata, ale jak widzicie, tutaj popełniam kolejny ten sam fatalny błąd, skutkiem czego jest śmierć Manema, który dostanie zaraz w Amorak od tego Jacksona niestety. No właśnie, widzicie. Ja podjeżdżam pomścić Manema. Zbieram pestkę od tego Jacksona, trochę taką niepotrzebną, no ale niestety życie. Tutaj jeszcze jakaś chińszczyzna mi pomaga z tym Jacksonem na dobicie. Oczywiście Jackson. Tam z przodu widzimy Churchilla. Churchill tutaj próbuje do mnie strzelać. Ja robię unik. Objeżdżam go za skałą. Churchill jest na gąskach. Nie wiem, kto mu tam zdjął te gąski. Albo ten Hinol, albo ten Panzer IV, która teraz też coś tam próbuje damage'a zabrać. Coś pomóc bardzo dobrze, chociaż źle się to dla niej skończy, bo tutaj pada właśnie. Ale ja sobie już z tym Churchillem radzę bez problemu. No bo wiecie, czołg lekki na czołg ciężki, no to starcie, wynik starcia jest przesądzony. Niestety dostaje strzała od KW-1S, nie wiem gdzie ono jest. No ale i tak bitwa bardzo fajna. 1229 uszkodzeń, 15 strzałów i no, zamieszanie na całej bazie. Zajęliśmy 6 przeciwników, także bitwa całkiem fajna. Ale z mojej strony to już by było na tyle. Dzięki, trzymajcie się, nara.